I dzień dobry w Alkaline, witam wszystkich, kontynuujemy mapę Nismo Sinnoh Reforged. O, tu jest dziura powstała nagle z teleportem, nie spodziewałem się tego absolutnie. I jak wyjdę w ten teleport tyłem, przez przypadek, zostanę przeniesiony tutaj, gdzie jest ta zbroja niebieska. W sumie to mogę wziąć teraz. Niebieska bądź zielona. I są tutaj coś wrogowie nowi. Faktycznie były to drzwi na złoty klucz, klucz karty złotą. I też zauważyłem, że w tych mapach z Alkaline 1-2 jest coraz bardziej liberalne wykorzystywanie oryginalnych potworów z Quake'a. W sumie to nie wiem, co o tym myśleć. Mimo wszystko chyba bardziej mi się podobało, jak w tych mapach z przed tego, jak zaczęliśmy grać w wersji 1-2, były jednak praktycznie same nowe potwory. Jaka tu jest architektura w ogóle? Jakieś miasto takie marsjańskie. Coś zupełnie nowego. Choć kojarzę się z Doomem 2016 też trochę. No, ładnie to wygląda. Break my spikes. Chyba o to chodziło. Sekret. Tylko że to jest taki śmieszny sekret, bo było napisane, co trzeba zrobić. Troszkę mi się to też z Hexenem 2 kojarzy. Właśnie taka architektura tutaj. To pudło podtrzymuje tą skałę. Gdyby nie to pudło, to by się tutaj wszystko zawaliło. Tak jest. Co jest za mną? Wyjście z pomieszczenia? No, a tutaj się już nie da tego rozwalić. Nawet to, nawet te iskry nie lecą charakterystyczne. Cześć. Widzę tam czerwoną już kartę. Mhm. Opens from elsewhere. Chodzi o tę kratę oczywiście. O, witraż na górze jest. Czy to jest tekstura z Hexena 2? Całkiem możliwe, że tak. Na ten mostek mógłbym się rocket jumpem dostać, ale dobra, chodźmy normalnie. Bardziej, że zaraz się właśnie, no, okazało się, że nie miało to najmniejszego sensu. Nie miałoby. Zabił kolegę. To jest kwas. Nie, to jest podłoga. To jest podłoga. Find a way to open this door. Okej.
Może trzeba tu jakiś granatem strzelić? A wiem, czekaj, jak to trzeba chyba zrobić. Nie na darmo się tutaj regeneruje amunicja prądowa. Trzeba po prostu tutaj trafić w te czerwone, tak? No, 3 more to go. 2 more to go. Interesująca zagadka. Door opens. Mogę się uzupełnić przynajmniej. Alkaliczne trójkąty tutaj wahają się w tych pojemnikach. Może chwila na kontemplację sceny. Idziemy dalej. Ależ to jest jasno. Teraz się te kraty tutaj otworzyły i mogę zdobyć w końcu ten klucz śmieszny. Defend your life! To chyba najlepiej plazmą. Five more to go. Gdzie? Four more to go. Jeszcze cztery takie. Oj. Widzę go, tam jest. A najpierw szablera trzeba rozwalić. A, szambler też się liczył. Okej. Okay. Oj, zaraz mnie zaatakują z jednej strony? Nie, jednak nie. Są w niefortunnej sytuacji. Ha! Pociąłem go piłą. Dobra. A jeszcze żyje ten wortu u góry. A wora też rozwala rakietami albo granatami zaraz. Właśnie to też jest takie, że oni dali tutaj tego cybernetyczno-mechanicznego wora do tego paka i teraz sobie go używają na przemianie ze zwykłym worem, ale nie dali cybernetycznego szamblera żadnego. Jest to prawda, ten pajączek, który tak skacze, też strzela prądem, jest szambler, który jest różowy, troszkę mniejszy i nie strzela prądem, ale nie ma takiego szamblera, który byłby robotem na przykład. Nieco ile sobie, o właśnie takiego wora na przemianie używają. Zwykłego i mechanicznego. A to też szambler jest cały czas szamblerem. Czy to się da jakoś otworzyć? Tu jakieś dziwne oświetlenie też jest, ale to chyba jest artefakt akurat. Okej. Okay. Czy to będzie bolało? Nie. Golem! O!
myślałem, że zginął już, ale nie. Kurde. Co za przeciwnik w ogóle? Nie wiem, czym go zabić za bardzo. Tarczę sobie postawiam. Ja pierdzielę. Strzelanie rakietą do niego to jest... chyba mało skuteczne. Ostatnią amunicję wystrzeliłem na tego pana. Kurde. I co mam z tym zrobić teraz? Muszę się cofnąć tutaj, poszukać amunicji jeszcze, albo zdrowia chociaż, o. Tak, tu jest amunicja, która się zresztą respawnuje w tym miejscu. Gdzie jeszcze? Tutaj trochę amunicji, o, o. O, tu jest jeszcze, rakiety są. Gwoździe. To są wszystko respawnujące się zasoby. No i powróciłem do tego miejsca, gdzie walczyłem z panem. Zdobyłem też ten klucz czerwony. Te czerwone drzwi gdzieś tam były wcześniej, tylko trzeba je jeszcze raz znaleźć. Pewnie dajcie więcej takich wrogów, kurde. Nie wiem, czy ich zastrzelę zaraz, ale... no jasne. Tyle by jak najwięcej było. Tu są te drzwi. Ale ja już tu byłem wcześniej? Nie, to nie jest to miejsce chyba. To jest tutaj. No dobra. To być może teraz by mi się przydał ten trójkąt alkaliczny tutaj, nie wiadomo co zresztą zaraz wyjdzie za tych drzwi do pokonania, jest jeszcze tylko dwóch wrogów w sumie. Więc to chyba będzie koniec tej mapy. W sumie ta mapa była fajna. Nieco powtarzalne były w niej elementy architektoniczne i rozgrywka była troszkę... zbyt... prostoliniowa. O. Wyłączając ten jeden element, gdzie żeśmy weszli w te konstrukcje kosmitów i rozpoczęła się ta walka arenowa, gdzie trzeba było zabić sześciu. Tam akurat była walka już troszkę lepiej rozwiązana. Poza tym bossik na tej mapie mnie zaskoczył, był całkiem fajny.
No, natomiast pod kątem architektoniczno-wizualnym jest ta mapa jak najbardziej imponująca i kolejna doskonała mapa w tym paku. No, another great map. Przejdźmy zatem do pomieszczenia głównego Alkaline i może sobie jeszcze w tym odcinku zaczniemy kolejną mapę. Czemu to jest nieodwiedzone? Pipework Pillars. Pipework Powered Pillars. No, ewidentnie tej mapy jeszcze nie było na kanale Pipework Powered Pillars, więc PPP, więc wejdziemy w nią teraz. Pięknie. Rurą nas wyżygało do jakiegoś rdzawo-metalowego świata. Jest dużo toporników, choć nie ma drewna. Jest też mała amunicja, ale mam przynajmniej broń. O. O kurde, skąd się wziął? Muszę zeskoczyć z góry. Jak się rzucił? A raczej jak go wywaliło. Po śmierci. Tak, taką animację ma. Ginie, to się rzuca do przodu. Muzyka tu w ogóle gra. To nie wygląda zbyt zdrowo, ale może nie rani. Muszę to sprawdzić. Jednak rani i teleportuje. To rani dosyć mocno, więc niestety, ale muszę zresetować muzykę. Ależ ta mapa jest wredna, niesamowite. Że po tej poprzedniej, która była bardzo łatwa, to w sumie wredna mi się należy teraz. Nawet platforma tymczasowa jest tylko. No, schowała się. Ślicznie. Oho, pootwierały się te pilary tam. Powyjeżdżali wrogowie nowi. Czy ja po to będę mógł doskoczyć? Tam jest jakiś przycisk, widzę, z wykrzyknikiem. Ale się zastanawiam, czy będę mógł doskoczyć po te apteczki. Nie. I to tak zabolało mocno. A, dobra, jeszcze raz. Niestety znowu musiałem przerwać muzykę. No, to jest za daleko, mi się wydaje. Chociaż wziąłem jedną apteczkę. Be careful. Sewage is highly hazardous. Aha. Ryzykowne jest branie tego. Dobra, nie będę tego brał. Może muzyka się jednak rozkręci. Jak nie będę wczytywał, tak? O to mi chodzi. Najpierw pójdę po to. Ach, kolejny topornik. Chciałem je to wziąć. Tutaj coś mruga. No właśnie. Mrugające światło tym razem wskazywało sekret. I tu chyba jeszcze nie było. Tak. To jest przycisk do postrzelenia. Zdaje się, że to jest tymczasowe. Albo... Może tak zrobić, o. No i trzeba było szybko zeskoczyć, bo inaczej zostałbym zgnieciony. Ależ ta mapa jest wredna, naprawdę. Co to było w ogóle? Szybko tego gościa załatwić i się schować tutaj. O, tu jestem bezpieczny. Albo nie.
O Jezu! No! Kiedy to się otwiera? Czy to jest na czas? Czy ten gościu musi ten granat strzelić? Nie wiem. Jeden punkt zdrowia znowu. No zajebiście po prostu. Czemu nie strzeliśmy granatem w plecy, no? Dawać zdrowie. Dawać amunicję. Dawać jakiś dziwny szyb z rurami. Kurde, tam na pewno się znajduje przejście do piekła. Jaka mapa hardkorowa, nie wierzę w to po prostu. O, dobra, 22 minuty wybiły w tym odcinku, więc zrobiłem sobie przerwę. Poczekam, że mózg się znowu rozkręca, jak się tam po to dostać. Ja to chcę. Ja to chcę, ale się nie da kurde dostać po to. Aaaa! Nie widzę. Ewidentnie tutaj coś musi być, ale nie działa. Jesus! Nie wiem, a chciałbym się dowiedzieć, ale w tym odcinku się już nie dowiem. Do następnego.